Cześć, z okazji tego, że na moim kanale wybiło 5000 subskrypcji, postanowiłam, że nagram dzisiaj dla Was Q&A na moją grupę Rogi Sandery, na którą Was serdecznie zapraszam. Dodałam post, pod którym moje kochane rogi zadawały mi pytania i właśnie dzisiaj na nie odpowiem. Mam nadzieję, że dowiecie się czegoś ciekawego, że nie wyjdzie, że jestem nudziarą. Przejdźmy do pytań. Dlaczego tak kochasz kebaby? Na to pytanie mogłabym odpowiadać dzień i noc z 2 lata temu, ponieważ od 2 lat nie mogę glutenu, nie mogę mleka, nie mogę warzyw strączkowych. No kicha, moje życie jest do bani. Nie mogę jeść prawie niczego, co tak bardzo kochałam. No nie odpowiem, dlaczego kocham kebaby, bo już nie pamiętam, jak to smakuje, ale sentyment pozostał w moim sercu, dlatego nie zmieniłam nazwy na Instagramie. Jakie jest twoje największe marzenie? Moim największym marzeniem jest to, żebyśmy razem z chłopakami z zespołu osiągnęli sukces, ale nie tylko ogólnopolski, ale międzynarodowy. Wiem, jak to brzmi, ale to jest moje największe marzenie. I kto wie, może się kiedyś tam uda. A jak nie kiedyś, to w innym życiu. Czy chciałabyś w przyszłości nagrać swoją płytę? Jeśli tak, jak miałaby się nazywać? Opowiesz coś o niej? Może część z Was już to wie, może część z Was jeszcze tego nie wie, ale w lipcu razem z chłopakami nagraliśmy 3 utwory, które już niedługo pojawią się tutaj na kanale w październiku. To będą 3 single, więc to będzie taka epka. Co do płyty, no to pewnie w przyszłym roku, ale nie powiem Wam niczego, bo to jest totalna tajemnica, niczego nie zdradzam, niczego nie mówię. No musicie poczekać i zobaczyć, co tam dla Was przygotowaliśmy. Gdyby jakiś fan podszedł do Ciebie i poprosił na przykład o zdjęcie, zgodziłabyś się? Zdarzało się już takie sytuacje? Tak, takie sytuacje się zdarzały i zdarzają i nawet nie wiecie, jak jest mi wtedy miło, kiedy do mnie podchodzicie i prosicie o zdjęcie. Wydaje mi się, że jestem wtedy bardziej skrępowana niż Wy i zazwyczaj robicie to wtedy, kiedy mam no make-up day. No ale to jest właśnie życie. Czy chciałabyś być w Young Stars? Szczerze mówiąc, nie wiem. Wydaje mi się, że muzyka, którą tworzę z chłopakami, nie wchodzi w ramy muzyki, którą tworzą artyści z Young Stars. Jaki jest twój ulubiony dzień w ciągu całego tygodnia? Lubię czwartek i piątek. Czwartek, ponieważ jutro jest piątek, a piątek dlatego, że jest już piątek. W szczególności jak jest jeszcze rok akademicki, to już w ogóle, bo wtedy wracam do domu, do mojego pieska, więc jestem wtedy przeszczęśliwa. Czy twoi fani często cię zaskakują? Tak, zaskakujecie mnie na każdym kroku i jestem wam za to ogromnie wdzięczna. Jest to dla mnie naprawdę coś cudownego, kiedy wchodzę na Instagrama i widzę, że ktoś oznaczył mnie, zaglądam, a tam zdjęcie jakiegoś fana albo fanki ze mną, albo jakieś obrazki, ktoś mnie narysował, no po prostu jestem wtedy przeszczęśliwa. Chodzę po prostu z uśmiechem od ucha do ucha przez cały dzień. Ale też na przykład niesamowite było to, jak podczas jarmarku Chmielowie Kliniarskiego, który odbył się w Nowym Tomyślu w niedzielę, graliśmy koncert z chłopakami i pod sceną stało 5-6 dziewczyn i one razem ze mną śpiewały piosenkę Read All About It Melisande, tą polską wersję, którą napisałam i nagrałam na YouTubie. Jeżeli jeszcze nie widziałeś, to gdzieś tam na dole będzie. W każdym razie dziewczyny śpiewały to ze mną i ja powstrzymywałam się, żeby się nie popłakać, bo to było coś cudownego i to jest chyba najcudowniejsze uczucie, kiedy ktoś śpiewa twój tekst. No było cudownie, dziewczyny, jeżeli to oglądacie, bardzo wam dziękuję. Cały czas na was patrzyłam, myślałam, że się popłaczę. No dzięki wam ten koncert był jeszcze lepszy. Lepiej czułaś się w długich czy w krótkich włosach? Bardzo cieszę się, że zostało zadane to pytanie, ponieważ wiele osób pytało mnie, czy ścięłam włosy dlatego, że zrobiła to też Hannah Baker. Ja teraz obalam ten mit. Nie, ja ścięłam włosy dlatego, że były po prostu zniszczone. Moje naturalne włosy to loki. Wiadomo, loki są bardziej podatne na zniszczenia, że ja cały czas je prostuję. Teraz też mam zresztą wyprostowane. To one się niszczą, no i musiałam je tak drastycznie ściąć. Ale wracając do pytania, zdecydowanie lepiej czuję się w krótkich włosach. Jakie seriale oglądasz i polecasz? Z bólem serca w kwietniu obejrzałam ostatni odcinek Pretty Little Liars, którego byłam ogromną fanką, którego jestem ogromną fanką i polecam każdemu z Was. Bardzo go kocham. Jeżeli się przebrnie przez te niektóre odcinki, które były zupełnie bez sensu i które były po prostu takimi uzupełniaczami, no to jest naprawdę bardzo fajny serial, godny polecenia. Aktualnie oglądam tylko jeden serial i jest to Gra o Tron, który też uwielbiam i który też polecam wszystkim. Co cię skłoniło do śpiewania? Szczerze mówiąc, nie wiem, po prostu od zawsze lubiłam to robić. Kiedy byłam mała i jeździliśmy z rodzicami na wesela, jakiś tam ciotek, wujków, to ja szłam do orkiestry, do DJ-a, brałam mikrofon i śpiewałam. My jesteśmy krasnoludki, płyną statki z bananami, a ja będę twym aniołem. Nie odnajdzie więcej nas, ta sama chwila. No wszystko, wszystko leciałam po kolei. Ja się wtedy czułam jak ryba w wodzie i od tego się zaczęło. Zimny, właśnie wszedłeś do domu. Szybciej. Co czujesz, kiedy ludzie porównują cię do Hannah Baker?
Kilka miesięcy temu na ogólnoświatową grupę Eda Sheerana dodałam filmik, w którym śpiewam jego piosenkę. Nagle ludzie z całego świata dodawali komentarze: wyglądasz jak Hannah Baker. Wow, dziewczyna, wyglądasz jak Hannah Baker. Czy ty wiesz, że wyglądasz jak Hannah Baker? Ja nie wiedziałam, o co chodzi, bo ja nie znałam tego serialu wcześniej, więc nie wiedziałam, kim jest Hannah Baker i co się dzieje dookoła mnie. Kiedy wpisałam w Google Hannah Baker, wyskoczył mi właśnie ten serial i wyskoczyło mi też zdjęcie głównej aktorki. No i jak tak się przyjrzałam, to stwierdziłam, no jakieś podobieństwo jest, ale bez przesady. Ja nie widzę jakiegoś tam wow podobieństwa, nie wiem dlaczego wy je widzicie, no ale a może tak jest, no może tak jest. I co czuję, kiedy ludzie mnie porównują do Hannah Baker? Na początku mnie to bawiło, potem był pewien okres czasu, kiedy mnie to strasznie denerwowało i drażniło, ponieważ cokolwiek dodałam, cokolwiek wstawiłam, gdziekolwiek, ludzie cały czas pisali: wyglądasz jak Hannah Baker, wyglądasz jak Hannah Baker. Przypominasz mi Hannah Baker. Czy ty wiesz, że wyglądasz jak Hannah Baker? Czy tylko mi ona przypomina Hannah Baker? No, ja dostawałam szału. Ale teraz już się do tego przyzwyczaiłam, więc możecie mówić śmiało, że wyglądam jak Hannah Baker. To jest chyba już mój pseudonim, Hannah Baker. Co byś zrobiła, gdybyś nie potrafiła śpiewać i nie miałabyś takiej pasji do muzyki? Myślę, że wtedy zostałabym nauczycielką języka polskiego. Studiuję filologię polską na specjalizacji właśnie nauczycielskiej i jeżeli nie uda mi się śpiewać, będę niespełniona muzykiem, to pewnie zostanę nauczycielką. A tak serio to żartuję. Kiedy byłam w gimnazjum i nie myślałam jeszcze tak na serio o tym, żeby robić coś w kierunku muzyki, to właśnie marzyłam o tym, żeby być nauczycielką, żeby uczyć w szkole. Bardzo chciałam uczyć w gimnazjum, no ale... kicha! Jakich masz idoli? Moim idolem jest Ed Sheeran. To jest jedyny wokalista, na którego premierę piosenki potrafię wstać o 3 w nocy, żeby jej przesłuchać i spać dalej. No ja kocham go. On nie ma piosenki, która by mi się nie podobała. No, kocham go. Ed, kocham cię. Jak zaczęła się twoja przygoda ze śpiewaniem? Jak wspominałam wcześniej, śpiewałam zazwyczaj dla rodziny, ale w wieku 6 lat rodzice zabrali mnie do klubu osiedlowego w moim mieście na konkurs karaoke. No i od tego się wszystko zaczęło. Potem śpiewałam w chórku w kościele, następnie w jednym, drugim, trzecim, czwartym, piątym, szóstym, siódmym zespole, aż w końcu jestem tutaj ja, Sandra Rugała, i mam mój ukochany zespół Tajny Projekt Muzyczny. Masz jakąś osobę, która cię inspiruje? No jasne, no Ed. No Ed, no ja go kocham. Mogę go słuchać cały czas i chciałabym też tworzyć taką muzykę jak on. Jest jakaś piosenka, której słuchasz tylko wtedy, gdy jesteś smutna? Kiedy jestem smutna, nie słucham muzyki. Nie lubię słuchać muzyki, kiedy jestem smutna. Wtedy musi panować cisza. Nie słucham niczego, nie oglądam niczego. Po prostu nie lubię, czekam aż to przejdzie. Samo musi przejść. Pójście do idola planowałaś od jakiegoś czasu, czy na spontanie? Był totalny spontan, kiedy dowiedzieliśmy się z Piotrem, że zbliżają się castingi do idola, to zmusił mnie do tego, żebym tam poszła. Ja strasznie nie chciałam, bo zawsze starałam się być jak najdalej od tych wszystkich talent show, telewizyjnych w szczególności, bo wiadomo jak to wygląda, ale no poszłam, bardzo fajne towarzystwo poznałam, no i no nie było tak źle. Dostałam się dalej, no to już poszłam na ten casting. Dostałam się dalej, no to już pojechałam do tej Warszawy. No ale potem już odpadłam. Ale co przeżyłam, to moje. Najbardziej szalona rzecz, która wydarzyła się na koncercie. Nie wiem, czy to jest szalona rzecz, ale to jest na pewno bardzo śmieszna sytuacja. W każdym razie na jarmarku była scena i było takie fajne wyjście, że mogłam sobie podejść, poczuć się jak prawdziwa piosenkarka, pośpiewać do ludzi, uśmiechnąć się. No więc chciałam to zrobić, no i to zrobiłam. No i podczas solówki gitarzysta Bartek Wiertara postanowił, że pójdzie w moje ślady i mi do głowy przyszedł taki pomysł, że ja sobie do niego podejdę, jakoś tam obok niego stanę, Dominika w tym czasie podbiegnie, zrobię jakieś fajne zdjęcia i będzie tak ekstra, no ale nie wyszło, bo Bartek zaczął się cofać do tyłu i jak we mnie wleciał, no ja po prostu myślałam, że tam umrę ze śmiechu. Chłopacy też tak ryknęli śmiechem, ja to słyszałam normalnie na tej scenie i o mało brakowało, żebym ja nie dostała w łeb. No ja sobie tego nie wyobrażam, to ja bym wtedy chyba już w ogóle padła tam. Jaka była reakcja ludzi swojego otoczenia, kiedy dowiedzieli się, że nagrywasz na YouTube? Na początku zdarzały się komentarze złośliwe, komentarze pozytywne, no ale zauważyłam, że im więcej osiągam, to coraz więcej osób staje nie po mojej stronie, ale przeciw mnie. No ale tak chyba jest, to się nazywa syndrom małego miasteczka, o czym już wspominałam. Uwaga, uwaga, zmienił się kadr z tego względu, że aparat mi się rozładował, musiałam wyciągnąć baterię, włożyć z powrotem, więc no nie udało mi się już chyba z powrotem umieścić go na swoim miejscu, ale wracamy do pytań. Opowiedz coś o chłopakach z zespołu, jak się poznaliście i jak się to wszystko zaczęło. W zeszłoroczne wakacje stwierdziłam, że chciałabym założyć swój zespół, z którym już grałabym do końca życia. Miałam takie marzenie. Kubę, basistę, znałam z poprzedniego zespołu. Piotr Klawiszowiec to jest mój chłopak, więc no musiał grać, no nie było możliwości, żeby odmówił. Perkusista Piotrek to chłopak mojej przyjaciółki Miki, więc no on też musiał przyjść. A gitarzystę Bartka poznałam przez internet. Napisał do mnie, ponieważ dałam ogłoszenie, że poszukuję gitarzysty do zespołu. No i Bartuś się odezwał
i został razem z nami. No i tak to się zaczęło, już chyba na drugiej próbie stworzyliśmy nasz pierwszy utwór, który właśnie będzie znajdować się na tej epce. Ale ja nic więcej nie mówię, bo ja już bym najchętniej wam wszystko powiedziała, ale nie mogę, bo to jest tajemnica. O, konwersacja Rogi Sondery. Co sądzisz o osobach z zaburzeniami odżywiania? Jest to bardzo trudne pytanie i wydaje mi się, że nie mogę na nie odpowiedzieć ze względu na to, że ja nie jestem w temacie. Ja nie znam osoby, która ma zaburzenia odżywiania. Sama ich nie mam, ale wydaje mi się, że no są to ludzie jak ludzie, tylko mają po prostu swój problem. Na świecie nie ma osoby, która jest w pełni zdrowa w 100%. No więc wydaje mi się, że przy pomocy dobrego lekarza, wsparcia ze strony rodziny i przyjaciół, na pewno ze wszystkiego da się wyjść. Jakich youtuberów lubisz najbardziej? Szczerze mówiąc, ja rzadko oglądam youtuberów, ponieważ nie mam na to czasu. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz usiadłam sobie w fotelu, wzięłam telefon do ręki i oglądałam sobie YouTube. Ale jak już bym tak miała pomyśleć, to wydaje mi się, że szparagi nie są takie złe. To tyle na dzisiaj, nie będę już przedłużać, bo nie chcę, żeby ten filmik trwał też 25 godzin. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego, że nie zmarnowaliście kilku minut życia na to, żeby zobaczyć, co tam Rugała chce powiedzieć. Oczywiście zapraszam Was na moją grupę Rogi Sondery, subskrybujcie mój kanał, zostawcie łapki w górę, piszcie w komentarzu, jeżeli też macie jeszcze jakieś pytania, a ja przy następnym filmiku, kiedy już wybiję to 10 tysięcy subskrypcji, wstawię kolejne Q&A, na które odpowiem. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. No to co? To się żegnamy, pa. Thank you.